Znacie już wiele różnych tożsamości trygonometrycznych, no a po obejrzeniu tego filmu poznacie jeszcze więcej. Zaczniemy od takiego podstawowego dosyć pytania w trygonometrii. Mianowicie, co się stanie, jak zamienię argument funkcji trygonometrycznych na przeciwny? Czyli jak się ma cosinus minus alfa do cosinusa alfa, jak się ma sinus od minus alfa do sinusa alfa? No to żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przypomnimy sobie definicję funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus za pomocą okręgu jednostkowego. Mamy okrąg jednostkowy, osie układów współrzędnych, x i y. No i teraz przypominam, że kąty dodatnie mierzymy w ten sposób. Od dodatniej osi x. No i patrzymy na współrzędne tego punktu przecięcia ramienia końcowego naszego kąta z okręgiem jednostkowym. No i wiemy, że współrzędna x to jest cosinus kąta, jeżeli to jest kąt alfa. No a współrzędna y to jest sinus kąta alfa. No dobrze, a co to jest kąt minus alfa? No kąt minus alfa to jest, spróbuję narysować o, żeby był mniej więcej taki sam. Czyli tu będziemy mieli minus alfa, czyli to jest ten kąt mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli przeciwnie do tego, jak mierzyliśmy poprzednio. No i teraz patrzymy na współrzędne przecięcia tego punktu. No i dla tego czerwonego punktu współrzędna x to będzie cosinus od minus alfa, no a współrzędna y to będzie sinus od minus alfa. No i teraz widzimy, że współrzędne x tego punktu są dokładnie takie same. No i teraz gdyby ten kąt był na przykład gdzieś indziej, na przykład tutaj. Byśmy mieli ten kąt alfa taki. No to kąt minus alfa by był wtedy przeciwny, czyli taki. Tak? I widzimy, że tak czy inaczej współrzędne x tego przeci przecięcia tych ramion końcowych z okrejem jednostkowym byłyby zawsze takie same. Czyli widzimy, że cosinus, cosinus alfa to jest dokładnie to samo, co cosinus minus alfa. A jak jest z sinusem? No jak popatrzymy na współrzędne y przecięcia tego ramienia końcowego, no to widzimy, że one są zawsze dokładnie przeciwne. Te długości tutaj są takie same, ale mają przeciwne znaki wartości tych współrzędnych. Czyli z sinusem jest na odwrót. To znaczy, że sinus alfa to jest minus sinus od minus alfa. Czyli mogę tutaj uzupełnić to, co było na początku. Cosinus od minus alfa to jest to samo co cosinus alfa, a sinus od minus alfa to jest minus sinus od alfa. No i mówimy, że funkcja cosinus jest parzysta, a funkcja sinus jest nieparzysta. No i możemy z tego skorzystać. Na przykład można wyprowadzić sobie wzór na sinus i cosinus różnicy kątów, znając wzory na. Kosinus i sinus sumy. Wiemy, że kosinus sumy to jest kosinus pierwszego razy kosinus drugiego. Odjąć sinusy obu ty tych kątów. No, a sinus sumy to jest sinus jednego kąta razy kosinus drugiego. Dodać na odwrót sinus drugiego razy kosinus pierwszego. No, jeżeli teraz bym chciał na przykład wyprowadzić wzór na sinus różnicy. Sinus alfa, może tu jakąś inną literkę wezmę, na przykład delta, odjąć delta. Czyli muszę wstawić w miejsce kąta beta, muszę wstawić wszędzie minus delta. No bo napiszę, że to jest sinus od alfa dodać minus delta. Ponieważ ta tożsamość się sprawdziła dla dowolnych alfa i beta, no to mogę wstawić na przykład za beta minus delta. No to wstawiam. Czyli będę miał sinus alfa kosinus od minus delta dodać sinus od minus delta razy cosinus od alfa. No i teraz skorzystam z parzystości funkcji cosinus, z tego, że cosinus od minus delta to jest to samo co cosinus delta, no a funkcja sinus jest nieparzysta, czyli sinus od minus delta to będzie minus sinus od delta razy cosinus alfa. No, i wyprowadziłem sobie wzór na sinus różnicy kątów. Mogę go teraz nawet tutaj podkreślić, wziąć w ramkę. Można te wzory pamiętać, a można sobie je zawsze wyprowadzać tak na szybko. Na pewno warto pamiętać te wzory na sinus i cosinus sumy, bo te pozostałe to można sobie szybko właśnie wyprowadzić. Czyli weźmy teraz na przykład cosinus różnicy alfa odjąć delta. Możemy zapisać to. Jako cosinus alfa dodać minus delta, tak jak poprzednio, czyli napisać, że to jest cosinus alfa. No i cosinus od minus delta to będzie to samo co cosinus delta. I potem mamy minus sinus alfa razy sinus od minus delta, a sinus od minus delta to jest minus sinus od delta, minus i minus, czyli tutaj wyjdzie nam plus. Sinus, delta. No i mamy wzór na kosinus różnicy. Tu jest początek, tu jest koniec. No i widać, że możemy tak się bawić dalej. No zróbmy teraz inny przykład. Możemy na przykład wyprowadzać wzory redukcyjne. Na przykład zadać sobie pytanie, ile to jest sinus alfa dodać pi drugich. No czyli jak znamy wzór... Na sinus sumy, on tutaj jest napisany u góry, to możemy to napisać, zapodstawiając po prostu zamiast beta pi drugich. Czyli będziemy mieli sinus alfa razy cosinus pi drugich, dodać sinus pi drugich razy cosinus alfa. No dobrze, a ile to jest cosinus pi drugich? No kosinus pi drugich, jak wiecie, to jest 0, a sinus pi drugich, no to wiecie, że to jest 1. Czyli mamy sinus. Alfa razy 0, dodać 1 razy cosinus alfa. Cokolwiek razy 0 to jest 0, 1 razy cosinus alfa to jest cosinus alfa. Czyli może przepiszę to, co nam wyszło, że sinus alfa plus pi drugich to jest cosinus alfa. Czyli widzimy, że funkcja sinus i cosinus to jest prawie to samo. To znaczy, że wykres sinusa, jak go przesuniemy, o π drugich, w którą stronę? Jak mam plus pi 2 to znaczy, że to jest przesunięcie w lewo. To pokryje się z wykresem kosinusa. No czyli w drugą stronę też mogę napisać podobny wzór. No bo mogę teraz na przykład powiedzieć, że beta to jest alfa plus π2. Czyli alfa to jest beta odjąć π2. Mogę wstawić tutaj i napisać, że w takim razie cosinus od beta odjąć pi drugich to jest to samo co sinus beta. Czyli jak przesunę wykres kosinusa o pi drugich tym razem w prawo, to dostanę wykres sinusa. Czyli przesuwając wykres sinusa mog mogę doprowadzić do tego, że on się pokryje z wykresem kosinusa. Czyli te funkcje mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Jedna jest przesunięciem drugiej o, o pi drugich. No i na zakończenie jeszcze teraz taką tożsamość sobie spróbujemy wyprowadzić, żeby pokazać, że naprawdę tutaj niezła zabawa może z tym być. Gdyby nas ktoś zapytał, ile to jest kosinus 3 alfa, to czy umielibyśmy takie zadanie rozwiązać? No oczywiście, żebyśmy umieli, bo byśmy sobie skorzystali ze wzoru na kosinus sumy. Wiemy, że cosinus 3 alfa mogę zapisać jako alfa plus 2 alfa. A. Kosinus sumy rozpiszemy z tego wzoru, który tam jest u góry, czyli że to jest kosinus pierwszego kąta, teraz może użyję innego koloru, razy kosinus tego drugiego kąta, odjąć sinus pierwszego kąta, no jakimś innym kolorem, razy sinus tego drugiego kąta. To się równa. No i tutaj mamy znowu kosinus 2 alfa sinus 2 alfa. Czyli tak, musimy znowu skorzystać ze wzoru na cosinus 2 alfa. To w poprzednim filmie go wyprowadzałem, więc teraz przypomnę, że to jest cosinus 2 alfa to jest inaczej cosinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa odjąć tak jak było sinus alfa no i to pomnożone przez sinus 2 alfa. Na no w poprzednim filmie wyprowadzony wzór na sinus 2 alfa. Miał taką postać, to jest 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. No i to też wynika z tych wzorów na sinus sumy kątów. No dobrze, dalej to będziemy przekształcać. Czyli tutaj mam cosinus alfa. No i ja bym chciał, żeby ten cosinus 3 alfa zależał tylko od cosinusa alfa, żeby się dało pozbyć tutaj tego sinusa wszędzie. No i okazuje się, że to się da zrobić. Tutaj na przykład zamiast sinusa mogę napisać 1 minus cosinus kwadrat alfa No bo z jedynki trygonometrycznej wiemy, że sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest 1, czyli sinus kwadrat to jest 1 odjąć cosinus kwadrat. No a tutaj w tej drugiej części zauważcie, że mam sinus razy sinus, to będzie sinus kwadrat, czyli będę miał odjąć dwa razy sinus kwadrat alfa no razy cosinus alfa Dobrze. Czyli mam cosinus alfa mnożący, no i tutaj muszę opuścić ten nawias wewnętrzny. Czyli będzie minus 1 plus cosinus kwadrat. cosinus kwadrat plus cosinus kwadrat to będzie dwa razy cosinus kwadrat alfa odjąć 1. No a tutaj mam znowu sinus kwadrat. To zamiast sinusa kwadrat, ja napiszę sobie znowu 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. Już raz ten trik stosowałem wcześniej w tym miejscu. No i to jeszcze wszystko jest mnożone przez cosinus alfa. No i teraz mogę wymnożyć, tu będę miał cosinus alfa razy cosinus kwadrat alfa jeszcze dwójkę, czyli będzie dwa razy cosinus do trzeciej alfa, odjąć cosinus alfa, minus 1 razy to, tutaj będę miał minus 2 razy 1 razy cosinus alfa, czyli minus 2 cosinus alfa dodać minus 2. Razy cosinus kwadrat i jeszcze razy cosinus minus i minus da plus, tak jak napisałem, czyli będzie dwa razy cosinus do trzeciej alfa, no bo cosinus kwadrat razy cosinus to będzie cosinus do trzeciej. No i teraz mogę dodać te dwa składniki do siebie, bo są podobne, czyli będziemy mieli cztery razy cosinus do trzeciej alfa, no i te też są podobne, że będzie minus 3 cosinus alfa. No i wyprowadziłem wzór na kosinus 3 alfa. No i tak samo można bawić się z większymi wielokrotnościami. Można się bawić z sinusem. Jako ciekawostkę powiem wam, że kosinus od wielokrotności kąta alfa zawsze daje się wyrazić jako wielomian od kosinusa alfa tylko. I to takiego stopnia jak, jaka była ta wielokrotność. Czyli jeżeli wielokrotność jest 3 no to wielomian jest stopnia 3. Dla sinusa już tak nie jest, to znaczy dla sinusa czasami się pojawiają i sinusy i kosinusy, ale dla kosinusa zawsze właśnie to się wyraża jako wielomian od samego kosinusa alfa. No i widać, że można się tak bawić, wymyślać sobie bardzo wiele różnych wzorów i tablice są ich pełne, no ale powtarzam, wszystkie one wynikają jedne z drugich i to jest taka nawet świetna zabawa, żeby sobie jedne z drugich wyprowadzać. I do bawienia się z tożsamościami trygonometrycznymi Was zachęcam.